Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław, jesteście wy, a to jest Castlevania Lords of Shadow. W poprzednim odcinku pokonaliśmy drugiego władcę cienia, tłumacząc na polski. Przeszliśmy przez jakiś portal, który nam postawił faun, pan, jak zwał, tak zwał, i to wszystko, wkraczamy w nowy rozdział, bo nie mam pojęcia, co tutaj się będzie działo. Skończyły mi się pomysły na przeciwników. Zobaczmy. Las Kości. So Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has two pieces of the mask and only one more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead, and he must face the final lord, Death himself. There are still many leagues to travel, and I cannot risk being seen, for I doubt even one of his brotherhood could help him now. He must go where none may follow, into the abyss. No proszę, walczymy z samą śmiercią. A to oznacza, że śmierć powstała dopiero wtedy, kiedy założyciele zakonu odeszli do nieba i zostawili swoje złe części na ziemi. Jeżeli śmierć jest jednym z Shadow Lordów, to znaczy, że wcześniej jej nie było, przed powstaniem Shadow Lordów. Nie wiem, może to jest samozwańcza śmierć. Może. Nie wiem, nie wnikam. Nie mam potrzeby. No, dostaliśmy naramienniki Serafa, które pozwalają nam wykonać podwójny skok. Użyjmy ich. Ho, ho, ho. A jak włączymy sobie jeszcze dopałkę, nie tą, to polecimy jeszcze wyżej. I jak skończymy pierwszy poziom, to pójdziemy na chwilę do jednego z poziomów początkowych gry, ponieważ tam była skrzyneczka, arka do podniesienia na wzniesieniu. Czerwony krysztalik, jej! Wesolutko. Łodzie, wozy. Ciekawa rzecz, zobaczyć i łodzie, i wozy w jednym miejscu. Jeszcze raz. O. Agabyś i te jego małpie skoki. Nie tak. No. Ciekawie to miejsce wygląda. Trochę jak lokacje z najnowszego Resident Evil, który wydaje mi się, że będzie chujowy, ale wcale nie musi taki być. O, udało się. Jeżeli to oglądacie, gdy już wyszedł Resident Evil, no to ta siódemka, no to da się w niego grać? Jeżeli graliście w poprzednie części i jesteście fanami serii. Jeżeli jesteście osobą, która przyszła od Outlasta, no to sio. Outlast jest chujowy. I nie tego oczekuje się po rezydencie. Ej, to nie fair, ja tak nie potrafię. Morte! Dobra, może nie do końca Morte, bo Morte był czaszką, samą czaszką. Oni... Już myślałem, że będą wybuchać jak w Dark Soulsie. Puść. No i mi schował się ten drugi, chciałem go złapać. Jezu. Odejdź. Jak wykurwię. A może muszę. A może tak.
Nie tak. W ten sposób. O! No i proszę, tak się to robi. Trzeba ich najpierw wykopać z tej ziemi. Jest, udało się. O, wszystkich trzech. Dobra, może nie wszystkich. Ale znaczą mi część. No to jak tu mówią, piłka, bramka, gol. Jest, wyszedł. Jeszcze jeden. Bądź ty ostatni. I daj się złapać, no. Jej. Tam jest wspinaczka, a tutaj jest przejście. Jak mnie ta gra czasem denerwuje. Uff. Te jej dokładnie wymierzone skoki. A teraz jeszcze doszedł double jump, no to już zupełnie. Znaczy, wydaje mi się, że chyba mogłem użyć tego dopału za pomocą magii światła. Zu! Dlaczego on się zatrzymał? No. Znowu! Nie! Jak ja cię złapię, będziesz kurde bity. Tam nie doskoczymy, musimy się wrócić. Tędy. Widzimy ciało, które się błyszczy jak... O, ale przynajmniej ma kryształ życia. Cholernik. Nie mam żadnej broni specjalistycznej. Udało się. Ja chyba dobrze wiem, jaka to jest papryka. Dobrze mu powiedziałem, co nie? Wiem, nie. Wycisławie, jesteś chujowy! Dobra, koniec. Ja ci zaraz pokażę cold. Gdzie jesteś? O, cholero. Mam go. Dawaj mi moje rzeczy. Nie rzucać we mnie kamieniami. Avalanche Punch. I się wszyscy rozpaćkują. Tak. No to tak to powinno wyglądać. Cóż im podniósł?
Macie trochę za dużego kija od szczoty w dupie. Czasem można się troszeczkę pobawić. Dobra, schodzimy na dół. Nie! Nie! No miałem nadzieję, że się cholernik złapie. Aha, czyli zatoczyłem koło. Raz i dwa. I jestem. Jest jedna półka, druga półka. Jezu! To musiała się zawalić, no musiała. Skrzydła. Tam doskoczę? No oczywiście. Dobra, teraz na górę, jak małpa. Albo Assassin. Przypominam, że jak ktoś by chciał Assassin's Creed'a, no to ja bardzo chętnie mogę nagrać. Na górę i kolejne ciało. Zmieniliśmy trochę klimaty z Dark Souls na Bloodborne. Gandolfi żyje. Praise the God, praise the Sun. Ciekawe. O, ile mogłem zdobyć rzeczy, a zdobyłem tylko jedną. Dobra, dalej jest coś. Wróćmy się do rozdziału pierwszego. The stench of the bog fades into memory, and a land of... I mam nadzieję, że mogę się cofnąć w trakcie poziomu. No, jaki trial? Nie pamiętam już tego. Ale to mi się może przydać. Mam taką lekką nadzieję, że będę mógł opuścić ten poziom bez przechodzenia go do końca. No i ta muzyka. Też, że muszę się troszeczkę poodzywać w tym momencie, bo... No, gra nie lubi... Konami nie lubi, jak używa się ich muzyki. W sumie Namco też. Bo nie mogę zarabiać na ograniu dema z Berserii. Znaczy teoretycznie mógłbym się niby bronić, tam odwoływać się od roszczeń, ale mi się w to nie chce bawić. Poza tym i tak już na tym nie zarobię. Jeszcze kawałek i tutaj to jest. Tak. Arka z większym pasem na wodę święconą. I to jest chyba wszystko.
Pierwszy rozdział. Tu jest weapon upgrade. Tutaj sporo noży można sobie dokoptować. Tu jeszcze wejdźmy. We part ways, he and I. My instincts tell me. Mam zabić 30 czego? Goblinów za pomocą ich własnych granatów. Czy to jest to, czego nie lubię? Ta lokacja w sensie? Bardzo możliwe. Chociaż nie, tamto chyba była jaskinia. To nie jest to miejsce jeszcze. Jeszcze! Gabryś, wyciągaj te pędniki i leć! Nie mamy czasu. Chcę jeszcze drugi poziom zrobić. Jej, wilkułaki, te słabe wilkułaki. Jak ja się dawno z wami nie tłukłem, chodźcie tu. Wydłubię wam zęby. W ten sposób, o! Mogłem to zrobić lepiej, na przykład tego uniknąć. Albo się przed tym obronić. Dobrze, ale teraz gdzie? Gdzie może być ta arka? Bo raczej jej nie widziałem wcześniej. Zmusić gobliny, żeby zginęły od własnego granatu. Ale jakim cudem? Muszę go zmusić, żeby użył granatu. A on nie chce. Dobra, nie chce mi się tego robić. A to ich oślepia jeszcze dodatkowo. No przecież to wykupywałem sam. Bo tutaj nie mam zupełnie pojęcia, gdzie miałaby być arka. O, w jakim fajnym miejscu się złapałem. Nie miałem pojęcia, że tutaj w ogóle można się złapać. Nie tak. Na ziemi stań. No. Za jakąś minutę wracamy się na mapę główną. I do głównej historii z powrotem. Nigdzie na bok nie zejdę. Okej, może tędy. Nie no, tędy jest wejście od drugiej strony. To bym wszedł, jakbym od prawej wchodził.
A może nie? Ważne, że niebieski kryształ. Zawsze coś. Tam widzę coś. Widzę miejsce. Cholery. No. O, to jest pomysł. I tu będzie nasz skarb, tak? Nasza arka. Nie, bo tędy powinienem wejść. Kur... Normalnie kur zapiał. Dobra, uznajmy, że po prostu arka jest gdzieś 4 km w przód. Taka najpewniej jest prawda. Ja się tutaj pastwię nad goblinami. Jezu! Od tego boka. Sterowanie. Idę naprzód. Mam to gdzieś. A, bo tutaj muszę wejść. Tam nie przejdę. No co, no to mogę tylko do przodu iść. Że to jest już końcówka poziomu. Mogę się przez to przebić? Nie. Ale zawsze warto spróbować. Ale nie chcę w bramę. Ja chcę w gobliny. Bo nareszcie zaczęli rzucać bombami. Nie wiem, co jest z tymi bombami, czy one mi się w ogóle nie pojawiają, czy... O, tutaj wypadła. Ale nie chcę w ścianę. Dobra, mam to gdzieś. Jak on się zgliczował na tej ścianie. Jestem pewien, że tam da się wejść. Wun mi z drogi. Czas się podleczyć, bo najwyraźniej tutaj i tak mogę zginąć. I się rozpadają. Uhuhuhuhu. Jestem pewien, że tam da się wejść. Najwyraźniej inną drogą. Po tym pniaku. Albo tędy. Że on teraz wskoczy do tego pniaka, nie jest, przeskoczy tutaj. A stąd przeskoczy do pniaka. I to jest koniec poziomu. Ta arka musi być nieźle ukryta. Dobra, nie lecimy kolejnego poziomu. Następnym razem odwiedzimy młyny.
Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kochane Dzieci Boże i zbliżamy się do końca gry. Siema.